Możemy. Pupa w kadrze, pupa w kadrze. Dobrze, pupa też jest fajna. Mikrofon nie za daleko. 3, 4. Dzień dobry. Marta Stachowiak, córka. Dorota Smolińska, mama. Pies Dora, kot Silver. Poza kadrem. Ale są na stole, bo witamy, to jest pies i kot się stołowy. Z Państwem na kanale Sumińska Zwierzę Cisie. Tak. I Dora i Silver też mówią Zwierzę Cisie. Dzisiaj niestety nie można do nas dzwonić pod numer 797-633-323. Który będziemy podawać w opisie odcinka. Będziemy podawać w opisie odcinka, ponieważ nie jesteśmy na żywo. Ale chcemy porozmawiać o bardzo ciekawym temacie. Ale zanim to zrobimy, to powiem o tym, że schroniska są. I zwierzęta w tych schroniskach są i na Was czekają. I prosimy nie kupować, tylko brać ze schroniska. I nie rozmnażać, nie hodować, tylko kastrować. Brać ze schroniska zwierzęta, które już są. I teraz tobie oddaję głos. Będziemy rozmawiać o czymś, co jest dla wszystkich oczywiste, ale jak się okazuje, oczywiste często bardzo błędnie. Będziemy mówić o wolności. O wolności w ogóle, ale w szczególe o wolności zwierząt na tej planecie. Bo istnieje podział, który znamy wszyscy, na zwierzęta żyjące wolno, czyli dzikie, i na zwierzęta żyjące z nami lub dla nas. Przy czym te zwierzęta, które są z nami, też często uważamy za zwierzęta wolne i szczęśliwe, ponieważ są naszymi towarzyszami. Ale co z tą wolnością, jak ona naprawdę wygląda w ich przypadku? Będziemy dzisiaj rozmawiać. Ja bym w ogóle powiedziała o wolności. Czym jest wolność? Bo wolność można podzielić na bardzo różne, że tak mogą być różne aspekty wolności. Wolność słowa, wolność myślenia, wolność wyboru, wolność w dobieraniu sobie towarzystwa i tak dalej, i tak dalej. Wolność przestrzenna, wolność duchowa. No to tak, jest tego mnóstwo. Tylko jest pojęcie wolności ogólne, moim zdaniem też. Takie najbardziej ogarniające to wszystko, o czym ty mówisz. I ja bym to bardzo krótko zdefiniowała. Wolność jest wtedy, kiedy dana jednostka może w pełni robić to, do czego została stworzona. Po prostu. Tak, to prawda. I to jest to ogólne pojęcie wolności. Tak, tylko człowiek to bardzo rozbudował. Natomiast o to mi chodziło, żeby to zostało powiedziane, dlatego że ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, czym jest udomowienie zwierząt. Ja to mówiłam już wielokrotnie i powtórzę raz jeszcze, żeby nie mylić udomowienia z oswojeniem. To są dwie kompletnie inne rzeczy. I pamiętać o tym, że oswojone zwierzę to jest takie zwierzę, które się nie boi człowieka, a udomowione zwierzę to jest takie zwierzę, które bez niego nie może żyć. Które jest ubezwłasnowolnione i totalnie zależne od człowieka. I jego wolność zostaje definitywnie raz na zawsze odebrana. I tutaj ja często słyszę takie pytanie, czy można udomowić myszkę, czy jakieś tam inne zwierzę. Nie można, ponieważ udomowienie trwa tysiące lat i za udomowieniem idzie zmiana nawet cech fenotypowych, zewnętrznych, nie tylko psychiki zwierzęcia, ale jego zarówno możliwości, bo co to jest udomowienie? Czemu? Przywiązanie do... I w jakim celu, może nie inaczej, w jakim celu człowiek udomowił zwierzęta? W celu takim, żeby te zwierzęta mu służyły. Żeby je wykorzystać. W taki czy inny sposób. I to jest zasadnicza sprawa, od której należy zacząć, że udomowienie absolutnie odbiera wolność w każdym jej aspekcie. No właśnie, tylko czy odbiera w każdym jej aspekcie? W każdym. A ja cię tu złapię na czymś, co sama powiedziałaś na początku, że może być coś takiego jak wolność myśli. No tak, ale ja tutaj sobie troszeczkę tak powiem, pofilozofowałam. Ale w tej filozofii jest sporo prawdy, bo tak. Zwróćmy uwagę na to, że wolność myśli to jest coś, czego
Do tej pory jeszcze nam nie odebrano. Nam, w sensie wszystkim, a którzy nie mogą zgodzę. Myśleć. A tu się nie zgodzę. My dlaczego? Tak, bo to jest nasze wrażenie. Tak naprawdę nam się wydaje, że my myślimy o tym, o czym chcemy. A to jest nie do końca prawda. Nie do końca prawda. Ja, znaczy, ogromne znaczenie ma to, jak zostaliśmy ukształtowani na przestrzeni naszego życia. I my myślimy tak, jak nas nauczono myśleć. I my nie, ta wolność nasza, wolność wyboru jest bardzo pozorna. Dlatego, że my się po pierwsze rodzimy z pewnymi predyspozycjami, po drugie te predyspozycje są jeszcze modyfikowane poprzez proces wychowawczy, środowiskowy, kulturowy, też. Religijny. Tylko ja nie o takim myśleniu mówię. Przerwę ci, bo ja wiem, do czego zmierzasz i to jest oczywiste. Człowiek ukierunkowany, wychowany w takim, a nie innym domu, gdzie na przykład wierzy się w taką, a nie inną religię, wyznaje się takie, a nie inne zasady, jest zaprogramowany. Tak. I przez geny, jeśli pochodzi z tej rodziny w sensie biologicznym, i przez to, czego się nauczył już świadomie. Tak. I nawet nieświadomie, jako I małe to dotyczy dziecko. Również zwierząt udomowionych. Zgadza się, ale jest jeszcze coś takiego jak wolność myśli. Ja tu muszę trochę wrzucić prywaty, która może być szokująca, ale nie sądzę, żebym była jedyną osobą na świecie, która tak ma. Każde z nas czasami jest wściekłe na kogoś innego. I ja, ponieważ uchodzę za osobę bardzo spokojną i za niekonfliktową i niekrzykliwą, mam w sobie to, co właśnie jest moją wolnością myśli. Ja tę osobę, na którą jestem wściekła, w myślach morduję, o Jezu, jakieś straszne torturuję, rzeczy. Robię jej takie rzeczy, Boże. Które byłyby uznane, gdybym je zrealizowała, a nie tylko o nich myślała, to nie byłoby dla mnie kary w tym wszechświecie, która by A wiele była razy adekwatna. Mnie zamordowałaś? Ciebie mordowałam, jak byłam nastolatką. Aha. Morduję teraz coraz rzadziej, bo jakby wyrastam z tego. Ale zdarza mi się mordować w sposób bardzo okrutny, a jeśli nie mordować, to przynajmniej torturować. I to jest Boże, coś, czego ja się nikt dowiaduję. Mi, no, ale widzisz, dzięki temu ja nie robię nic złego nikomu, bo moje myśli ładują mnie na tyle, że cała moja złość do tej osoby rozpływa się. Przy czym, tak jak mówię, do moich myśli nikt mi nie zajrzy. Ja to robię sama ze sobą. No i tutaj też cię mogę złapać na haczyk, bo nie do końca tak jest, że nikt ci nie zajrzy. Teraz technologia poszła tak do przodu. Dlatego powiedziałam, że do tej pory. Tak. Jeszcze mogłam to robić. Mogliśmy, wszyscy, którzy mają podobnie, bo nie wierzę, żebym była jedyną osobą na świecie, A ja tak która nie tak mam, robi. Naprawdę. Nigdy w życiu nikogo nie torturowałam i nie mordowałam w myślach. Ale ty w ogóle jesteś inna gałąź ewolucji. Natomiast ja widocznie należę do tych, którzy mordują chociażby w myślach i to nigdy nie wychodzi na światło dzienne, natomiast w dalszym ciągu mogę to robić bezkarnie, bo to jest moje we mnie i nikt o tym nie wie. A propos technologii, to się może zmienić i jak mi ktoś tam gdzieś Nie, no szczepi... tu masz rację, no wolność myśli, tylko mi chodzi też o kreowanie myśli i trzeba pamiętać o tym, że zwierzęta udomowione, czyli ubezwłasnowolnione, z całą pewnością myślą i to czasem bardzo te myśli są, no powiedziałabym, skomplikowane i twórcze, nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo główkują, ale to się zawiera w tej puli, której mogą doświadczać. Tak. Jeżeli chodzi o myślenie fantastyczne, takie jak byliśmy dziećmi, kiedy wyobrażaliśmy sobie, że fruwamy, czy spotykamy księżniczkę, czy w ogóle no, różne, a teraz to dzieci są monsterami i kosmitami, tak. I bakuganami, to nie wiem, jak to jest u zwierząt, u dzieci ludzkich tak jest, a u zwierząt chyba nie, bo za tym szłoby jeszcze inne postępowanie w przyszłości. Ale zazwyczaj nasze marzenia, nasze myśli się formują pod wpływem naszych doświadczeń życiowych, prawda? Tego, co o czym usłyszeliśmy, o czym nam tak. przeczytano, potem sami przeczytaliśmy. Więc doświadczenia w jakiś sposób też, no nie w jakiś, tylko w bardzo duży sposób kreują naszą wolność. W jakichś ramach ona jest zawarta i na przykład kobieta urodzona w rodzinie bardzo ortodoksyjnej, muzułmańskiej, jej wolność zawiera się w tym, że dokonuje, załóżmy, wyborów w ramach tego hidżabu i ona nie może powiedzieć dzisiaj go zrzucam i dzisiaj nie będę chodziła, tylko musi sobie to zawęzić do tych możliwości, które ma kobieta w tej kulturze. Ja nie mówię, że ona musi być nieszczęśliwa, ale bo takie są, które są szczęśliwe, ale to jest wolność, która dla kobiety wolnej z punktu widzenia naszej cywilizacji byłaby absolutną niewolą, tak. prawda? Więc i to samo jest ze zwierzętami zniewolonymi, które
tylko w ramach tej niewoli. Co się dzieje ze zwierzętami, które były trzymane w klatkach przez całe życie? Wypuszczone z tej klatki poruszają się po terenie, który klatka po kwadracie, po prostokącie, nie umieją się wyzwolić z tego. Więc to jest o tyle ważne, żebyśmy mieli pełną świadomość, że nasi pupile, tacy jak pies i kot, które bardzo kochamy i które zabieramy w różne miejsca, nie są wolne w żadnym wydaniu. Już mówiłam o tym wielokrotnie, to są nasi niewolnicy. Proszę popatrzeć, jak wychodzimy z psem na spacer. Jak on jest ubrany? Musi mieć w mieście smycz i obroże. I kaganiec często. I kaganiec. Przepraszam za mój kaszel, ale zimno mnie zawsze powala. To są różnego rodzaju narzędzia tortur, do których się przyzwyczaiły te zwierzęta i bez nich nie mogą funkcjonować w naszej rzeczywistości, ale jest to totalnie zniewolenie, ograniczone smyczą, ograniczone porami posiłków, porami załatwiania potrzeb fizjologicznych, wizytami u oprawcy, jakim jest lekarz weterynarii, niejednokrotnie ograniczone terminem swojej śmierci wyznaczonej przez opiekuna, tak. Prawda? Więc jest to totalne zniewolenie. I ja dlatego wszystkich ludzi, którzy mają takie zwierzęta, proszę, żeby postarali się dawać im namiastkę wolności. Namiastkę, o którą one się mogą zachłysnąć z radości, ale niech ją mają. Dlatego, że ponieważ nie znają tej pełnej wolności, więc myślę, że nie umieją sobie jej wyobrazić, choć nie jestem do końca pewna. Nikt nigdy nie był w ich skórze, więc proszę bardzo, mamy mistrza pierwszego planu. Mistrz pierwszego planu, kot Silver, kochany bardzo. Żeby dać namiastkę wolności, trzeba poznać gatunek. I trzeba wiedzieć, jakie on ma potrzeby. I jak ty myślisz, czego pies potrzebuje do wolności? Przestrzeni na pewno. I mnogości, no w przestrzeni takiej, która będzie żyła, czyli mnogości różnych rzeczy do odkrywania, głównie nosem. Wydaje mi się, że to jest... No wiadomo, że do wolności potrzebuje też mieć odnośnik w postaci stada swojego. No właśnie, którym potrzebuje się grupy i współpracy, no więc aktywności właśnie związanej ze współpracą. I to jest psia wolność jest wtedy, kiedy idziemy razem wykonać jakieś zadanie. I dlatego to jest takie ważne, żebyśmy chodząc z psem na spacer nie traktowali tego jako tylko wyjście toaletowe, tylko jako ten moment, kiedy jesteśmy dla siebie, kiedy jesteśmy teamem, drużyną i możemy wykonać jakieś zadanie i cudownie, jeżeli pies ma grupę, chciałam powiedzieć rówieśniczą, niekoniecznie rówieśniczą, ale w takim pojęciu psią grupę gatunkową, z którą jest zżyty i z którą się może systematycznie spotykać i też bawić bez naszej ingerencji. Bo jeżeli jesteśmy sami, no to musimy współpracować. Jak jest grupa, pozwólmy im się wyszaleć i robić to, co chcą. Właśnie, tu mi przyszło do głowy coś, czego w Polsce jeszcze nie ma. Te słynne na zachodzie psie parki. Ja mieszkałam jakiś czas. Są w Polsce takie miejsca. Tak, tylko że przeważnie są to wyselekcjonowane i osiatkowane takie dziedzińce 15 na 15 metrów, na których jest położony żwir, jakiś torf czy cokolwiek. Na niektórych są też takie tory przeszkód, trochę jak z tych zawodów agility i tak dalej. I tam te psy mogą pobiegać, wyszaleć się. Ale to nie są kołacie zieleni. Takich, to o czym mówisz, to już w ogóle przepadło, bo nawet dzikie zwierzęta tego nie mają, tak zwane dzikie zwierzęta, których już prawie nie ma. Ja mówię o miastowych bardziej psach, tak, o naszych tak, psach miastowych. To jest bardzo trudno. Natomiast taka wolność wyboru dla psa, pod które drzewko nasiusia i którym psem się zaprzyjaźni, a z którym nie, to powinna leżeć w jego wyborze podczas spaceru. I powinno być tak, żeby jednak on wybierał sobie te miejsca, żeby nie było zawsze tak, że my go ciągniemy tam, gdzie się umówiliśmy ze znajomym, czy akurat idziemy do sklepu i bardzo proszę tego nie robić, bo totalnym takim zniewoleniem jest przywiązywanie psa przed sklepem. Albo zakupy, albo spacer z psem. Nie wolno przywiązywać samotnie psa przed sklepem. Jeżeli zostawiamy go przed sklepem, to z kimś
kogoś, kto się przez ten czas nim zajmuje, a nie samego. Więc taka wolność wyboru. Natomiast z kotem jest problem. Z kotem, który przeważnie siedzi w czterech ścianach. No właśnie, z kotem jest ogromny problem. Koty stały się ostatnio bardzo, bardzo popularnym gatunkiem w miastach, ponieważ wszyscy mówili, no bo kot jest wygodny, bo nie trzeba z nim wychodzić na spacery. No bo ma kuwetę i robi w domu. I co się zrobiło? I się zrobiło coś takiego, że ludzie wychodzą z kotami na smyczy. Myśmy już kiedyś o tym mówimy, ale to jest temat. Tak, ale to jest temat, który jest bardzo ważny, że to zadowolenie, że nie trzeba wychodzić, spowodowało, nie wiem, odwrotną. I ludzie z psami wychodzą z kotami wychodzą na smyczy na dwór. Mówiłyśmy o tym już, więc powtórzymy jeszcze raz, że tego nie wolno robić. Dlatego, że dla kota nie jest to żadna atrakcja. Nie taka jak dla psa. Jeśli nauczyć kota od kociaka, no to niby jakaś jest orczeka, że się go wyprowadzi. Natomiast to nie ma nic wspólnego z tym spacerem, który się odbywa z psem. Pies jest wędrowcą, kot jest terytorialnym zwierzęciem, które kontroluje swoje terytorium i wolność kocia pozwala na dowolne penetrowanie swojego terytorium i wybieranie sobie ewentualnych towarzyszy podczas spotkań. Wolno żyjące koty spotykają się i nie wiadomo co robią, bo to wygląda jak zebranie, ale nie słychać głosów ani żadnych. No bo one telepatycznie rozmawiają. Więc to jest kocia wolność, ponieważ jest ona bardzo ograniczona przez udomowienie i z wielu powodów słusznie, z wielu nie. Więc z kotem jest większy kłopot i dlatego wolność kocia w mieszkaniu nie powinna być ograniczana przez niepozwalanie wskakiwania na stół, niepozwalanie włażenia na regały. Kot ma tak ograniczoną przestrzeń, nawet w dużym mieszkaniu, że tam powinien być całkowicie wolny. I jak chce spać w szafie, to niech śpi w szafie. Albo na szafie. Jak chce siedzieć na stole, niech siedzi na stole. Jak chce na blacie kuchennym, niech będzie blat kuchenny. Jak chce podrapać kanapę, to niech sobie podrapie. Albo mamy kota, albo mamy niepodrapaną kanapę. I trzeba dokonać wyboru, zanim się weźmie kota. Nasz Filipek, który wcześniej miał dom, ja nie mówię, że ten dom był zły, na pewno był kochający, na pewno był troskliwy. Natomiast podejście jego poprzednich państwa w ogóle do zwierząt było bardzo, powiedziałabym, instrumentalno, no na instrumentalnym zakończę, bo mi było drugie określenie. Ten kot mógł owszem wychodzić, dostawał dobre jedzenie i tak dalej, natomiast w domu mógł chodzić wyłącznie po podłodze. I teraz, on, mimo że jest już u nas jakiś czas i już na pewno traktuje nasz dom jak swój, to za każdym razem, kiedy chce wskoczyć na łóżko czy na stół, podchodzi, delikatnie łapką mnie trąca, jak ja na przykład siedzę przy stole, łapką mnie trąca, patrzy na stół i ewidentnie mnie pyta, czy może. To jest tak jak w tym filmie Skazanie na Shawshank, gdzie główny bohater nie mógł pójść do toalety bez pozwolenia przełożonego, bo kiedyś pytał o pozwolenie strażnika więziennego. I sądzę, że z czasem nasz Filip już będzie wiedział, że może wejść do szafy i na szafę, ale na razie mimo wszystko robi to z wielką ostrożnością. Dalej nie jest pewien, czy aby na pewno to szczęście go spotkało. Jak niewiele potrzeba do szczęścia, no prawda? Właśnie. Jakie to jest bardzo smutne. Więc i myślę, że ten odcinek w ogóle ja chciałabym przeznaczyć wszystkim tym, którzy nie zdają sobie sprawy ze zniewolenia, jakie zadali zwierzętom poprzez udomowienie, ponieważ ludzkość jest dumna z udomowienia zwierząt. I ludzie uważają, że to jest zasługa wielka tego, że prawda, ludzie są tak postępowi i tacy doskonali, że potrafili udomowić zwierzęta. A pokrótce tylko powiem, że udomowienie zwierząt gospodarskich to już jest najgorsza rzecz, jaką mogliśmy zrobić. Najgorsza, bo te zwierzęta płacą za to najwyższą cenę, jaką nie tylko życiem, bo to życie, śmierć dla nich jest wyjściem, bramą do raju powiedziałabym, ale całe życie jest torturą, okrutną torturą. Ja mam tutaj taką plakietkę, na której jest napisane futro boli, bo o tych zwierzętach też chciałabym powiedzieć parę słów o tym, co stało się ze zwierzętami futerkowymi, które nie są zwierzętami udomowionymi. To jest zupełnie, to jest grupa zwierząt, których zniewolenie w tak chyba najbardziej okrutny sposób, choć bo ja wiem, czy najbardziej nie. Ale okrutny sposób spowodowało to, że te zwierzęta są, żyją w takim
w takim najgorszego rodzaju obozie koncentracyjnym. Dlatego, że proszę sobie wyobrazić lisy, które nie są udomowionymi zwierzętami, mimo x lat wykorzystywania ich jako zwierząt futerkowych, zamknięte w maleńkich klatkach, w których jeszcze samice mają młode i tam muszą je wychowywać. Sądzę, że te zwierzęta zatraciły w ogóle już jakąkolwiek radość życia. Że ich życie polega wyłącznie, nawet w bardzo wczesnym okresie, spotkaniu z cierpieniem. A jednak mimo to ludzie kupują futra. Nie zdają sobie sprawy z tego, ile kosztuje to futro potwornego cierpienia. Widzisz? Nie tylko boli, ale to jest cierpienie duchowe, to jest cierpienie egzystencjalne, to jest coś okropnego, co spotkało te zwierzęta. Nie zdają sobie sprawy, na pewno część sobie nie zdaje sprawy. Natomiast ja myślę, że to jest jeszcze coś gorszego. Zdają sobie sprawę, ale uważają, że nie ma w tym nic złego. Bo przecież ten lis żyje po to, żeby ktoś miał futro. No właśnie nie. Właśnie nie. I na tym polega między innymi wolność. Właśnie nie, oczywiście, że nie. Że wolność powinna dawać prawo do życia. Prawo do życia, bo nie tylko prawo do wyboru drogi, którą pójdę, ale w ogóle prawo do życia. O tym się mówi w kontekście ludzkim. Tak. W dalszym ciągu tylko w kontekście ludzkim. Więc chciałabym zacząć to zmieniać, proszę Państwa, i nawet jeśli ktoś może być trochę oburzony tym, o czym mówimy, bo wolność jest rozpatrywana zazwyczaj z punktu widzenia ludzi, i bardzo o nią walczymy. Zobaczcie, jak ona jest ważna dla człowieka, jak narody walczą, jak społeczności walczą o swoją wolność. Więc pamiętajmy o tym, że dla zwierząt jest ona równie ważna. Nie z tych samych powodów, nie z powodów ideologicznych, tylko zwykłej fizjologicznej potrzeby. I to jest, i tu zwracam się również do wszystkich tych, którzy mają niewolników w klatkach i terariach. Właśnie zaczęłam myśleć o tym, że trzeba to poruszyć. I pierwszy do głowy przyszedł mi ten nieszczęsny chomik, o którym zresztą już mówiłyśmy. Tak. Bo powiedziałaś o lisie w klatce przeznaczonym na futro, a ja myślę automatycznie o chomiku, króliku, śwince morskiej. O tych wszystkich, które żyją przemieszczając się. I to jest sensem ich życia. Zabiera się główny sens funkcjonowania danego gatunku, zamykając ten gatunek w 20 na 35 centymetrach. Nawet gdyby to było 2 metry na 2 metry, to i tak. To i tak, to by była ta sama koszmarna niewola. Bo jeżeli mamy, nie wiem, przypuśćmy, mamy psa, który jest, owszem, lubi wędrować, lubi mieć towarzystwo, lubi wycieczki, natomiast tak naprawdę on się przywiązuje do swojego stada i może żyć w kawalerce, jeśli będzie miał z kim wyjść, poszaleć, w jakiś sposób się spełnić, chociaż w małym procencie. Wróci z przyjemnością do tej kawalerki, jeżeli będzie miał swoją ukochaną rodzinę. Chomik nie jest psem i nie będzie czerpał radości z bycia na czyichś rękach, z bycia wyprowadzanym na dywan, czy nawet z zakopania się gdzieś w kanapie, bo zrobi to głównie po to, żeby uciec przed człowiekiem, przed tą kochającą ręką, która chce go trzymać. Więc nie ma możliwości zaprzyjaźnienia się z chomikiem i dania mu podstawy jego funkcjonowania, czyli dania mu wolności. Bo automatycznie stracimy chomika, który pójdzie przed siebie. Nie dlatego, że nas nie lubi, dlatego, że do tego został stworzony. To prawda, więc ograniczając wolność zwierzętom, które tej wolności bardzo potrzebują, i myślę tu również o ptakach, nie chcę się powtarzać, bo to wytrzymanie ptaków w klatkach jest już wręcz sadystycznym jakimś, sadystyczne zacięcie jest w tym. Krążą w internecie takie filmiki różne o różnych papugach śmiesznych, które robią różne śmieszne rzeczy. One nie są śmieszne, że te rzeczy, proszę Państwa. Ptak powinien być wolny, absolutnie wolny. Nigdy nie powinien być ograniczany klatką, ani żadną inną wolierą, no chyba, że jest chory i chyba, że nie ma innej możliwości, bo znajdziemy ptaka, który w naszym klimacie umrze z powodu chłodu, jaki w tym klimacie panuje, no to wtedy nie ma wyjścia, trzeba go trzymać. Natomiast kupowanie ptaków do klatki, szczególnie dzieciom, jest tak strasznie niepedagogiczne. Tak jest uczenie od razu tego, że skazujemy kogoś na więzienie tylko za to, że jest ładny i piękny, ładny i miły. Przede wszystkim, że możemy, że to jest nasze prawo i że to wręcz jest fajne, ciekawe,
W związku z tym należałoby przemyśleć tą sprawę wolności, tej wolności, na jakiej nam zależy. Przypomnijmy sobie, jak mieliśmy 15-16 lat. Jak bardzo potrzebowaliśmy wolności, jak bardzo nienawidziliśmy rodziców i jak bardzo nie rozumieliśmy... Znaczy nienawidziliśmy, to chyba trochę... Ja mówiłam, że cię nienawidzę i sądzę, że też nie byłam jedyną córką na świecie, która mówi mamie, że jej nienawidzi. I synem ewentualnie. Nie, ale było w nas coś takiego... Że wyrwać się. Wyrwać się i żeby przestali wreszcie mi deptać po piętach, wydzwaniać i pytać, gdzie i o której wrócimy i tak dalej, gdzie jesteśmy. I rzeczywiście w dorosłych też tej chęci wolności jest bardzo dużo. Ale już inaczej trochę. Troska jest bardziej doceniana. Ale takie silne poczucie wolności, jakie z całą pewnością mają zwierzęta, mają również młodzi ludzie, którzy pragną na własną rękę o czymś zadecydować, coś zrobić sami. Człowiek jest tak długo jako dziecko uzależniony od swoich rodziców, ubezwłasnowolniony w pewien sposób, bo to oni do 18 roku życia za niego są odpowiedzialni, że marzy. Jemu się wydaje, że jak on skończy te 18 lat, to tak. Wtedy. To akurat jest nieprawda. Ale to jest właśnie coś takiego, ta ogromna potrzeba, którą mają wszyscy, którzy się urodzili na tej ziemi. Oczywiście ci, którzy urodzili się niewolnikami, im trudno jest odnaleźć się na wolności, bo od początku byli zniewoleni i oni są wdrożeni w ten tryb niewolniczy, co nie zmienia faktu, że nie należy produkować następnych niewolników. W żadnym gatunku. I dlatego ja marzę o takim świecie, w którym nie byłoby w ogóle zwierząt udomowionych. Oczywiście to jest niemożliwe, absolutnie niemożliwe i będą zawsze, bo my nie pozwolimy na to, żeby ich nie było. Nasza duma gatunkowa. Ale mimo to radzę się zastanowić zawsze przed momentem zniewolenia kogoś. Czy ten ktoś fruwa, czy chodzi na dwóch, czy na czterech łapach. Postarajmy się uszanować cudzą wolność bez względu na gatunek. I to jest bardzo dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek, bo się rozgadałyśmy, jak zwykle. Dziękujemy bardzo i dziękujemy awansem tym wszystkim, którzy przemyślą kwestię wolności. Bardzo, bardzo prosimy, żeby się nad tym zastanowić i zastanowić się, na ile wasze zwierzęta czują się wolne, na ile dajecie im tą wolność, oczywiście w granicach bezpieczeństwa, oczywiście zawsze w granicach bezpieczeństwa. I to dotyczy również dzieci. Tak myślę. Czemu na mnie patrzysz wymownie? Dlatego, że miałaś trochę racji z tym, że czasem rodzice zupełnie bez sensu ograniczają tę wolność i nie mają zaufania do dzieci. Każdy rodzic powie, no tak, ale żyjemy w takim świecie, zawsze żyliśmy w takim świecie, gdzie byli inni ludzie, którzy potrafili dzieci zwieść na złą drogę, ale jednak ta wolność jest bardzo potrzebna. Więc zacznijmy blisko siebie, a potem się rozejrzyjmy dalej, no i może wtedy przestaniemy jeść mięso, bo to jest bardzo silnie powiązane z wolnością. Pożegnamy się jeszcze ładnie. Bardzo ładnie się żegnamy, bardzo dziękujemy, dziękujemy za wszystkie subskrypcje, dziękujemy za udział w Patronite i za polubienia. No i do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia.